mówi się Jacek Sobala. Kłaniam się Państwu po przerwie. Za 18 minut będzie 10, a do 10 gramy. 507 964 253 507 964 253. Oglądałem dzisiaj TVN krótko. I zauważyłem, że oni tam wynaleźli, że Beata Szydło, jak była premierem, to obiecała, że w pewnej miejscowości będzie wodociąg. Tego wodociągu do dzisiaj nie ma. Woda ważna sprawa. Jak ci ludzie tam żyją? Nie no, rzeczywiście serce się kraje. Ja myślę, że oni ten wodociąg to do wyborów w takiej sytuacji zrobią na pewno. Natomiast tak sobie pomyślałem o tych z TVN-u, że oni się tak cieszą, że nareszcie coś znaleźli. Jest coś takiego, co można przypomnieć. Że spokojnie, chłopcy. Chcecie się bawić w takie przypominanki? Naprawdę? No, to uwaga, Telekino. To bardzo uprzejmie proszę. O, to jest taki prezent dla tych wszystkich, którzy się stęsknili za Kraśką. Za panem redaktorem Kraśką. Uwaga, Telekino, bardzo proszę. Ostre reakcje na tekst Jarosława Kaczyńskiego, który został rozesłany do wszystkich europosłów i wszystkich ambasadorów w Polsce. Przekonuje w nim, że Rosja prowadzi politykę neoimperialną i nie spotyka się to z odpowiednią reakcją Europy i Ameryki. Sławomir Nowak z Kancelarii Prezydenta ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński wycofa się z tego listu, bo jest sprzeczny z polską racją stanu. Bartek Wróblewski. Jarosław Kaczyński w artykule ostrzega przed odbudowującą swoją dawną strefę wpływów Rosją. Prezes PiS krytykuje przy tym bierność przywódców europejskich, a także malejące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją, podyktowane względami ekonomicznymi, niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej. Teksty rozesłano do ambasadorów krajów członkowskich Unii akredytowanych w Polsce, a także do ambasadorów m.in. Stanów Zjednoczonych i Izraela. Po prostu trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać, a nie udawać, że jest inaczej niż jest, nie prowadzić politykę czystych pozorów. Na artykuł ostro odpowiedział dziś minister spraw zagranicznych. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to wybaczą Państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach czy nie. Mimo że w tekście nie padają zarzuty pod adresem rządu, prezydencki minister nazywa go elementem walki politycznej. Zdaniem Sławomira Nowaka artykuł jest utrzymany w duchu polityki szefowej dyplomacji w rządzie PiS Anny Fotygi i podważa zasadność polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że to jest odosobniony głos i że też usłyszymy słowa wyjaśnienia i przede wszystkim wycofanie się z tego listu przez pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes PiS napisał, że by polityka zagraniczna była skuteczna, musi być najpierw moralnie słuszna. Słowa te skierował do uczestników międzynarodowej sceny politycznej. Polska jest krajem granicznym Unii, dlatego my jesteśmy najbardziej zagrożeni w kontekście gazowym i innym ewentualną zmianą sytuacji. W związku z tym mobilizowanie przywódców państw, które miałoby na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski, jest oczywiście rzeczą potrzebną i wskazaną. Czy głupota może boleć? Być może Państwo sobie zadawali kiedyś takie pytanie. Może. Cudza głupota, proszę sobie wyobrazić, boli najbardziej. No, bo na tę własną to jesteśmy zwykle znieczuleni. Poseł Marcin Kierwiński, to jest sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, no, czyli tak zwany partyjny tęgi łeb. Dzięki inwencji redaktora Rafała Ziemkiewicza często opisywany jako człowiek o twarzy stęsknionej za rozumem. Na pewno Państwo kojarzą Kierwińskiego. No więc po raz kolejny pan poseł Kierwiński udowodnił, że ten opis jest prawdziwy, że ma taką twarz. Po tym jak wczoraj Jarosław Kaczyński odszedł z rządu, Kierwiński publicznie w mediach społecznościowych zapytał, no z taką bardzo oczywistą intencją, czy znacie inny kraj, w którym polityk odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucieka z rządu w obliczu wojny u sąsiada? Partia jest ważniejsza. Jak to skomentujecie? Na reakcję użytkowników Twittera Kierwiński nie musiał długo czekać. Szybko mu przypomniano, co się wydarzyło w 2014 roku. W lutym armia Władimira Putina zaatakowała Ukrainę, zaanektowano Krym, rozpoczęto działania zbrojne w Donbasie. W lipcu nad terytorium kontrolowanym przez Doniecką Republikę Ludową doszło do zestrzelenia samolotu pasażerskiego Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych. Tymczasem media w Polsce już latem obiegły informacje, że ówczesny premier Donald Tusk chce porzucić tę funkcję i wyjechać do Brukseli. Oczywiście Tusk, jak wszyscy pamiętamy, na początku zapewniał, że absolutnie to nie wchodzi w grę, że dla niego najważniejsze jest to, żeby być tutaj premierem i tak dalej, ale chwilę później ogłoszono publicznie, że Tusk się zrzeka tej funkcji i wyjeżdża, żeby objąć fotel szefa Rady Europejskiej. Oprócz dodatków, przywilejów, ulg, wiązało się to dla niego z zarobkami w wysokości około 105 tysięcy złotych miesięcznie. Od stycznia 2019 dostał podwyżkę regularnej pensji do około 140 tysięcy miesięcznie. Straszne wyrzeczenia były. Ten fakt nie uszedł uwadze internautów, polityków, dziennikarzy, na przykład wiceminister Maciej Wąsik na to pytanie Kierwińskiego od razu napisał na Twitterze: znamy takiego, co uciekł z Polski dla pensji w Brukseli, wbrew własnym obietnicom. Szef portalu TVP Info zlikwidować Samuel Pereira napisał: brzmi jak szpila wbita w szefa Platformy, bo w końcu to Donald Tusk uciekł z rządu w 2014 w czasie poprzedniej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie będę państwu cytował następnych. Szkoda mi tego Kierwińskiego. No można być głupim, ale aż do tego stopnia, przepraszam, to naprawdę po prostu zwyczajnie boli. Pan Jan Zapolskiego jest z nami. Kłaniam się, panie Janie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Allo. Panie redaktorze. Tak, słucham. Ja chciałbym poruszyć temat ostatnio taki gorący o Ślązakach. Mieszkam w miejscowości na Opolszczyźnie i myślę, że to nie jest takie proste powiedzieć Ślązacy, bo tu mamy do czynienia ze Ślązakami rodowitymi, że tak powiem, którzy tutaj byli, i z napływowymi, którzy zostali w okresie germanizacji sprowadzenie, więc mamy do czynienia z Niemcami i ze Ślązakami. W mojej miejscowości po wojnie, do której przyjechaliśmy w 1945 roku, byli tylko Niemcy. Ślązaków w mojej miejscowości nie było. A z kolei mieliśmy kontakt ze Ślązakami z innych wsi i miejscowości i powiem, że to byli ludzie i są bardzo serdeczni, bardzo tacy we współżyciu ugodowi i pomocni. Także tu nie można ich do jednego worka. Powiem tak przykładowo, na budowie przychodzi dwóch młodych ludzi. Jeden mówi Gris Gott, drugi mówi dzień dobry. Więc tu już widzimy podział pomiędzy tymi młodymi ludźmi. Jedni należą, mówi dlaczego to jest związek mniejszości niemieckiej, a nie mniejszości śląskiej. Więc tutaj nie można tak, ja zgadzam się z tą panią, bo mówię, wychowałem się na Śląsku, miałem duże do czynienia ze Ślązakami, do czynienia i mam bardzo dobre odczucia. Z kolei spotkanie na zachodzie ze Ślązakami, ponieważ miałem okazję tam bywać z racji wykonywania zawodu, to były mniej miłe. Oni mieli pretensje, że myśmy tam tu na Śląsk przyjechali. Było wszystko dobrze, że ja jestem z Górnego Śląska, dobrze, ale jak się dowiedzieli, że ja tam przybyłem, no to już jestem wrogiem. To jest taka rzecz. Druga rzecz odnośnie tego, co się dzieje z Europą. W latach przed przystąpieniem Polski do Unii byłem na, ponieważ jeździłem na takie wystawy i będąc na takiej wystawie w Akwizgranie, czyli w Aachen, przyszedł do nas na stoisko Niemiec, który się przedstawił, że jest pracownikiem Unii i powiedział tak nam: brońcie się przed Unią, bo jak wejdziecie do Unii, zniszczą wam przemysł, zniszczą wam gospodarkę, będziecie tanią siłą roboczą i rynkiem zbytu. Do tej pory pamiętam te słowa. Ja w to nie wierzyłem. Myśmy byli zachwyceni, że tam nie ma granic, że tak dobrze jest w tej Unii wszędzie. No niestety to, co jest, to widzimy.